Siemanko, z tej strony Warszawski Dresik. Dzisiaj zrobię dla Was specjalny odcinek, tak jak prosiliście. Odcinek będzie z Kariną, jadę właśnie, zrobimy z nią mały trening. Ogólnie specjalnie dla Was stawiłem zęba i zrobię z nim odcinek, żebyście mi nie mówili, gdzie mam zęba i się wszyscy zastanawiacie. Ale w sumie, wiecie co? Pieprze to. Nie udawajcie nigdy nikogo, bądźcie zawsze sobą. A teraz wiecie, jestem ząb i cały czas o niego pytacie, ale nie noszę go, dlatego bo mam na to wiecie o co chodzi. Zawsze byłem sobą, będę sobą i myślę, że tak będzie najlepiej. Dzisiaj Was zapraszam na odcinek specjalny z Kariną. Dużo osób pisało do mnie, że chcielibyście jakiś odcinek. Też będzie odcinek specjalnie o mnie już niedługo, gdzie piszę, przepraszam, gdzie mówię o tym, jak zacząłem swoją przygodę z siłownią. A dzisiaj będzie taki trening, taka rozwójóweczka. Zobaczycie sami, myślę, że powinno Wam się to spodobać. A tak naprawdę dziękuję Wam za, kurczę, tak zajebiste komentarze, tak zajebisty odbiór, bo w ciągu dwóch filmików, trzech filmików podbiliście moje subskrypcje prawie o 6000, więc powiem Wam, że jest super. A najfajniejsze to jest to, że zostało mi tylko 500 subskrypcji, aby Wam odsłonić moje subskrypcje i już nie będziecie dopytywać mnie, ile ich jest, bo już niedługo sami je zobaczycie, więc może jakieś kubeczki będą do rozdania, ale to już na samym końcu pokażę Wam, jak one wyglądają. A teraz lecę sobie prędko do Kariny, dlatego ponieważ się spóźniłem, jeszcze stoję w małym korku. No i co, zapraszam Was na trening, pokażę Wam tak szybciutko, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i do zobaczenia na siłowni. Koleżanka się chowa. Ona śpi. Można tak pokazać. Tak pracują właśnie tutaj. To jest Ewa blondynka, która będzie jako druga będzie robiła z nami trening. Jeżeli jesteście za tym, to łapki w górę. Ewa, no pokaż się. Spadaj. Pokaż się. Jeszcze nie chcę być gwiazdą. No pokaż się. To chociaż nie. Pomachaj. No, ale nie tak, bo pokaż twarz. Nie mogę. No pokaż się. Nie. Raz, dwa, trzy. Teraz mamy małą moją porcję przedtreningową. Do tego tak samo jakieś tam nastawy na różne rzeczy, więc smacznego. FK. Koleżanka mnie rozprasza. Aha. Udaje, że jej nie ma. A patrzcie co robi. Dziewczyna, która przyjmuje ludzi na siłownię, nie? Je sobie co? Principolo, batonie. Pokaż co jesz. No pokaż co jesz. Zjadła batonika właśnie. I się cały czas obżera jakimiś różnymi ciastkami. Zobaczcie. Dobre? Najlepsze. Pamiętajcie, że wchodzimy do męskiego kiberka, do męskiej szatni. Do damskiej możemy wejść, ale tylko w innych przypadkach. Więc wchodzimy do męskiej. Nie wiem, co mam z tą damską. Takie trochę bikini fitness. Tak. Najważniejsze jest, pamiętajcie, rozgrzewka, przynajmniej 5 minut, żebyście się rozruszali, więc wtedy będzie lepiej. Karina, dzisiaj będę miał trochę pytań do Ciebie od widzów. Ja nie odpowiadam, obowiązuje tajemnica. Karina dzisiaj obiecała, że będzie trochę bardziej kulturalna, bez przekleństw. Trochę. Ale to specjalnie dla Was. Tak na jodę, że tak zadziałaliście. No i co? Trening jaki robimy? Pleców, nie? Grubo. Nienawidzę pleców. Plecy trzeba mieć. O. Robimy mało rozgrzewki, wbijamy zaraz do pleców i zrobimy trening, później zadamy parę pytań. Jak się będą Wam podobać takie vlogi, to będziemy robić więcej. Może więcej z Kariną, to już od Was zależy też, ale i też od niej, nie? Będę musiał ją później przykupić jakimś dobrym żarciem. Właśnie, bo ja tylko chciałam zaznaczyć, że ja się zgodziłam, bo ja dostałam słoik zupy. A to ja Ci mogę dać drugi słoik dzisiaj, jak chcesz. Zupa była pyszna, także dlatego się zgodziłam. Jestem przykupna za zupę gulaszową, ale tylko taką, jak Tadzik zrobi. Innej nie. Zupa gulaszowa po węgiersku, jakbyście chcieli, też piszcie w komentarzach. To z miłą chęcią zrobię, bo jestem kucharzem włoskim, jak już mówiłem. Zupa taka. I też powiedzcie, czy chcielibyście widzieć takie vlogi właśnie kucharskie, że będę robił, gotował coś.
Jeżeli tak, no to jak najbardziej jestem otwarty i myślę w ogóle nad tym. I oczywiście jedna moja prośba do Was, abyście pisali w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w danym momencie, nie wiem, jakiś vlog o tym, o tamtym, wiecie o co chodzi. Wtedy ja sobie to przemyślę, jeżeli będzie coś fajnego, to jak najbardziej to zrobię. Jeszcze chwila rozgrzewki i lecimy dalej. To zrób tak, żeby Ciebie nie było. Nie będzie, ja się nie mieszczę w lustrze. Ewka, ty tam lepiej jedz te ciastka, kurwa. Przepraszam, miałem nie przeklinać. Maleńki. Koleżanka, która się obziera ciastkami, ciastem, wszystkim co się da, tylko siedzi na siłowni, rozmawia, pije kawę, je ciastka. Pije kawę. Jak ją jeszcze zareklamować? No to tak, mniej więcej. No. I zamiast ćwiczyć, to krzyczy, jedziesz maleńki, a zamiast sobie ruszyć w tę swoją dupkę i tam się powyginać, to jej się nie chce. I tak to jest. I to jest Ewa. Przyjdźcie do ich gymu, zobaczycie Ewę, blondynkę. To jest Ewa. Polecam Wam Ewę na przyjście i pogadanie na kawkę. Zapraszam. Nie, bo Ewa robi zawsze trening, mówi, chodź no pogadać. Tak. Chodźmy, zrobimy klaty i do tego dorzucimy dwa ciastka. No, chodź no pogadać. Dobra, to co, teraz już przód, nie? Zrobimy, żeby nie było to samo, czy co? Mhm. Przód. Ale wąsko robisz. Tak. Czego tam się cieszy? Chodzi za mną, kurczę, z tymi ciastkami. Masz te ciastka? Ewka, gdzie te ciastka? Od widzów na społeczności wszystko było napisane. Oczywiście ja się trochę dłukam, bo jestem nie łukiem, ale to spokojnie. To się wytnie. Do mnie było pytanie, dresik podoba ci się ona? Na żonę się nada? Zastanów się. No szafę wniosę na 9 piętro na przykład, nie? No właśnie. Jak ktoś będzie się radził, to tam... Wiem o tym, że zawsze, gdy będę potrzebował pomocy, to by mi pomogła. Przeprowadzka. To jest taki... Bym powiedział sztywny gość, nie no, śpiewuję. Ogólnie tak, dlaczego nie? No jest zwykłą kobietą, ma swoją zajawkę. Ważne, że rusza tyłek, a nie siedzi w miejscu i nic nie robi, tak? Ja szanuję ludzi tych, którzy coś robią i chcą coś osiągnąć w swoim życiu. Ona osiąga, Karina sobie osiąga swój cel, miała takie marzenie i ważne, żeby wpięła to do końca i tyle. Kolejne pytanie. Czy zawalczyłabyś kiedykolwiek na fajną ma zawaloną? Nie wiem czemu takie pytanie. Myślę, że to nie była walka, ale no tak, mogłabym. A ćwiczyłaś jakieś może masz coś do powiedzenia, nie wiem, opowiedz coś o sobie. No co ja powiem? Może opowiedz w ogóle, skąd pochodzisz, jak chcesz. Nie, bo potem będą mnie tam, wiesz, wytykać palcami. No dobra, czyli zawalczyłabyś, jakby cię zaproponowali jakąś walkę. Tak, wolałabym jakąś ambitniejszą zawodniczkę niż jakąś tam Ewelonę, nie uwłaczając jej, bo nie mam nic do niej, ale jeżeli chodzi o jakiś tam poziom prezentowany podczas walki, to jest to dno i...
No dlaczego bym tam miała wychodzić? Na 30 sekund? Bez sensu, nie? A to teraz pytanie ode mnie. A ćwiczyłaś coś kiedyś? Tak, ćwiczyłam coś kiedyś. A co takiego? Tajski boks. Widzicie? I to jest tutaj klasa. Może seksmasterka bardziej? Co? No, to już prędzej. Myślisz, żebyś dała radę? Nie wiem. To już akurat ona, wiesz, coś tam osiągnęła w zapasach i w ogóle tam w jakimś tam młodym wieku. Wydaje mi się, że wiesz, szanse mogłyby być wyrównane, no Ewelona czy tam ktoś inny, to jest chyba śmiech na sali, wiesz. I tyle. Kolejne pytanie mam się zapytać i pisze tutaj gość, żeby się nie martwiła tym, co ludzie piszą, oraz komentują, bo to jest idiotyczne. A pytanie, jak długo trenujesz, czy tylko złą, czy jeszcze jakieś... czy to po prostu korba na sport? Ogólnie trenuję długo. No, tak jak mówię, była tam jakaś zajawka na tajski boks. Później jakiś tam fitness. Później stwierdziłam, że chcę być kulturystką. Dalej nią nie jestem, ale chcę być. I generalnie długo już ćwiczę, tak. Z jakimiś tam przerwami. Wiadomo, ale... No już tam spory czas. Bodzio się pyta. No Bodzio. Bodzio, nie przeszkadza tej pani, że jest taka męska? A czy tobie nie przeszkadza, że jesteś taki damski? Może ma imię damskie. Bodziu. Pytanie, ile masz lat? 20 do setki. 29. Kolejne pytanie, Karol Zagórski. Ile ta pani ma w bisku? Martwy ciąg. Jaki ma rekord? Jakie masz rekordy? Jeżeli chodzi o martwy ciąg, nie mam jakiegoś rekordu i idzie mi to słabo, mówię szczerze, ponieważ miałam bardzo pospinane prostowniki i mam z nimi problem. I przy tym ćwiczeniu strasznie mnie spina. Rozciągam obecnie mięśnie pośladkowe regularnie i mam nadzieję, że ten rekord kiedyś będzie. Póki co nie mam się czym chwalić. I tyle. Mądre słowa. Skąd bierzesz motywację? Od dresika. Chcę być taka dojebana jak... Widzicie? Już ostatnio widziałem swoich fanów nawet w takich samych butach, co ja miałem. Była kobitka i chłopczyk. Pozdrawiam, jak nas oglądacie. Ile bierzesz na klatę? A, słuchaj, wszystko. Przeczytam dalej. Ile pani Karina bierze na klatę? Piękną kobietą, piękna kobieta, pozdrawiam. Na klatę biorę wszystkie ciężarki, jakie są. Ile się da? Ile się da, tak. Jeszcze dokładają jakiegoś kota, psa tam. Tutaj mam dziwne pytanie, dość. Bo gość się pyta, Mike99, spytaj się, ile kosztowało silikonu i czy nie boisz się, że przy większym wysiłku wystrzelał jej cycki? Dobre pytanie, co? A więc tak. Silikony ile kosztowały, a co to kogo obchodzić? Jak mówisz, zaglądam do portfela, wiesz, co... w ogóle mówisz, że kosztowały, nie? Wiesz, no. Ukradłam, wsadziłam sobie. To. Także Teges, a czy boję się, czy eksplodują? No nie boję się, skoro ćwiczę, nie? Generalnie. Także... A jak eksplodują, to dam znać, nie? To się wtedy zrzucicie na ołę. Wrzutka dla Kariny. Tak, wrzutka dla Kariny, na cycki. Żeby nie wyglądała koleś. No. Kolejne pytanie. Czy kobiecie jest trudniej nabić mięśni i czy jedziesz na soku? Pozdrawiam, w chuj, pozytywna laska z siebie. Przepraszam za moje słowa. Ja wiem, czy wiesz co, to zależy tak naprawdę od genetyki, bo są już też takie dupy, które oryginalnie są większe od gości, nie? Czyli im pewnie jest łatwiej, ja byłam zawsze szczypiorem. Ogólnie jeżeli chodzi o soki, to bardziej chyba korzystam z nich pod innym względem niż tam jakiejś masy. Mam lepsze samopoczucie, lepsze libido. Jakieś tam inne rzeczy. Widać, inne rzeczy też. Tak? Potwierdzam. Także, no nie wiem, równie dobrze mogłabym brać oksę i tam się jakoś nie kłuć namiętnie, ale no nie wiem. To chyba bardziej podłoże psychiczne. Tak jak mówię, genetyka ma duże znaczenie, nie? Są duże dupy, są małe dupy, są duże kolesie i są mali kolesie, nie? Każdy ma jakieś tam... Ile jest w ogóle genetyka? Małych typów takich, po 50 kilo, wiesz, tak, 70, on idzie, wiesz. Nie wiadomo, o co chodzi, także... No. Po prostu Karina jak idzie po ulicy, nie chce się bać, bo czuje się wtedy trochę pewnie i... Tak, ja mogę kogoś zgwałcić w bramie, a nie ktoś mnie. No, no i to jest fajne. Można? Dziwne pytanie to jest chyba do nas, bo jest napisane, mieliście kiedyś...
do czynienia z silnym bólem mięśnia zębatego dolnego, jak można zwalczyć ten kurewski ból według Was? Jakie macie sposoby? Pozdrawiam, piątka, dres, spoko jest. Rylanią domięśniowo. Idziesz spać i wiesz. Ja obstawiam, że to pewnie jakiś dobry masaż, jakiegoś lekarza musisz dostać, bo to nie dla nas. My nie wiemy. Nas nic nie boli, jesteśmy niezniszczalni. Pytanie następne. Freddy? Merkury. Bez testosteronu chyba nie dałabyś rady zbudować takich mięśni, to nie złośliwe, tylko ciekawość. Sam byś nie dał rady. No na pewno jest troszkę łatwiej, tak? No jest łatwiej, ale bez przesady, to też nie jest tak, że bijesz towar i samo ci wszystko rośnie, w ogóle wiesz, nabijesz się towaru, na drugi dzień wstajesz i jest zajebista forma. Także nie jest tak. Na banku coś to ułatwia, ale mówię, teraz te dawki, które ja biorę, nie są jakieś mega duże. A był taki okres, że brałam bardzo duże dawki i wyglądałam dużo gorzej jak teraz. Ktoś bardzo mądry mi to wytłumaczył, jak to działa. I w miarę możliwości go słucham, w miarę możliwości, bo jestem uparta i lepiej na tym wychodzę. Ja się śmieję. Pozdrawiam Karola. Ja się śmieję, bo dostałem przed chwilą właśnie wpis. Mnie się pani podoba, bardzo podoba. Urządliłbym. A co to znaczy? Właśnie nie wiem. Kurde. Gucio. Gucio. A ja Maja, wiesz. Ta. Super, no okej. Okay. To mi jak ten nie zrobię. Dobra, ja nie mam. To też nie. Oczywiście ludzie też piszą, fajna babeczka, ciałko mega i buźka też niczego sobie. Dziękuję, jak miło. O, mam dla Ciebie coś fajnego. Pozdro dla Kariny od Lipy z Holandii. Proszę, przekaż dresik i pozdrów. Siema, pozdrawiam Lipa. Ciebie. Oczywiście. Jak tam na emigracji? A widzisz, tego się nie spodziewałaś, co? No kurde, fajnie było w Holandii, ale te czasy już minęły. Teraz jest Warszawa, Polska, patriotycznie. Także pozdrawiam wariatów na emigracji. To jest śmieszne, słuchajcie. Karina ma zdecydowanie większe bicki od mojego, oraz bicka od mojego. Chętnie poszedłbym z nią na nockę do lasu i przegadał całą noc przy ognisku. Co ona na to, co ty na to, ale poczekaj. Ciebie też bym zabrał, bo im więcej ludzi, tym raźniej uprawiam tak zwany buszkarf? Nie wiem, czy to jest. Nie, chodzi po lesie. Pozdrawiam raz jeszcze. Co ty na to? Poszłabyś do lasu? Na ognisko? Kurde, boję się orowisko, jeżeli chodzi o ognisko. To jest jakieś dziwne, wiesz. Chodzenie po lesie, palenie ogniska, siema. Inna osoba napisała, podziw się szacunek. Kto podniesie więcej? Ale co, ja czy ty, czy no, kto? No, pewnie ja i ty. Zależy. Zależy w czym. No i oczywiście pozdrowienia od księcia Kapoty, bo miałem. Pozdrawiamy pozdrowić. Księcia Kapotę. Oczywiście. Właśnie tak. Właśnie tak, białe jej nosy. Tak. No dobra, tak naprawdę to możemy dzisiaj kończyć nasz odcinek. Miejmy nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj tak troszkę na szybko, na sportowo. To chcieliście. Takie no. Chcieliście, więc macie. Była Karina, byłem żeby nie ja. Było, bierzemy więcej, ale ja nie oczywiście. Chciałam stękać i się krzywić, także mówimy, będziemy małe ciężary, żeby coś tam pokazać, ta. Nie? Chcieliśmy po prostu coś zrobić, żebyście zobaczyli, żebyście ruszyli te swoje tyłki, taką trochę motywację dla Was. Co mówisz? Siła, masa i kiełbasa. Tak, siła, masa i kiełbasa. Będziecie jedli kiełbasę, macie siłę i masę. Tak jest. Tylko nie żadne paróweczki. Kurde, dlaczego nie? A ja mam tam kilogram parówek, będę scenować. Ja też lubię. Co? No mam. Naprawdę, w pracy mam parówki. Pan Andrzej mi kupił. No. Także. Dziękujemy za oglądanie. Miejmy nadzieję, że wbijecie jak najwięcej subów, ponieważ zostało nam tylko 500 osób i już niedługo, jak będzie tyle osób, ile będę chciał na moim kanale, to Karina zapuści brodę. To Karina zapuści brodę, ale nie, żartuję. Będzie mały konkurs, a może nawet nie konkurs, wyślę swoje kubeczki, bo mam parę kubków do rozdania. Więc wbijajcie, zostało tylko 500 osób i miejmy nadzieję, że te 500 osób wbije teraz pod tym filmikiem, więc na kolejny filmik miejmy nadzieję, że będzie już widać moje subskrypcje, a teraz dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście pozdrawiamy z siłowni razem z Kariną, zajebista kobieta, która nie boi się wyzwań,
Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś propozycje, żebyśmy robili jakieś odcinki, bądź ja, żebym jakiś robił odcinek, piszcie w komentarzach. I co? Pozdrawiamy, subskrybujemy. Trzymajcie się, z róbeczka. Hej, hej.